Witam wszystkich na warsztacie. Ostatnio były reduktory. Spawalnicze do butli tlenacetylen. A dzisiaj mamy palniki do rozbiórki. Tak samo od tego znajomego. No, pozbywał się wszystkich tych starych właśnie, co już wysłużonych tak zwanych narzędzi spawalniczych. Także tak samo pójdą do rozbiórki i zobaczymy, ile tego mosiądzu tu będzie. Tu jest aluminium chyba. Nie chyba, tylko na pewno, bo to takie koloru aluminium. Zważymy całość. Zważymy całość. O. Waga, żeby była stabilna. Jest 0, jest 0. Zobaczymy, ile całość będzie ważyć tych palników. I mamy 2,748 kg. No i rozbierzemy to, co do rozbiórki, to do rozbiórki. I zobaczymy, ile tego będzie. Te końcóweczki już nie trzeba rozbierać. One w całości pójdą. Ładny mosiądz, ładny. A resztę trzeba porozkręcać. Tak jak tutaj właśnie te końcówki, kurki do odkręcania, do puszczania gazu. Bo to jest aluminium. Także wiadomo, pójdzie na aluminium. Śrubka zapewne stalowa. Aluminium odłożymy na bok. Co tu jeszcze mamy? Tu jest śrubka stalowa. No, kurczę, zaśniedziała, zardzewiała, ale się odkręciła. I tak samo te blaszki, przekładki też stalowe. A resztę mosiąc. No, końcówka jest miedziana. Także tą końcóweczkę odkręcimy. Bo zawsze to troszkę miedzi będzie osobno. Szkoda by to wrzucać razem z mosiądzem. O, proszę bardzo. Bardzo ładny kawałek miedzi. A będzie osobno. No i co dalej? Odkręcimy tutaj. O, już mamy. No, poleciał kawałek mosiądzu, ale już go znalazłem. Także tu jest rurka chyba miedziana. Zgadza się. Tą rurkę trzeba będzie uciąć. No i jak widać, końcówka też mosiężna. Także też ją odkręcimy. Będzie drugi kawałek miedzi. I taki kawałeczek miedzi. A to mosiądz. No i tą rurkę wezmę obecnie. Ten kawałek będzie tak samo
miedzi troszkę. Tamta jest mocniężna. I tutaj. I mamy kawałek rurki miedzianej, a resztę mokiąc. No i co, rozkręcimy ten rękojeść, czy jak to tam się nazywa, uchwyt cały. Proszę bardzo, o, tu w środku jest jeszcze miedziana. To są dwa kawałki aluminium. To na razie na bok. Co tu jeszcze? Jeszcze kurki. Podkręcać. Też aluminiowe. Następny aluminiowy. Tu jakaś gumeczka. Także takie palniki robią robotę. Dużo mosiądzu. Tak jak właśnie w tych reduktorach. Dobra. To już nie rozkręcam, bo nie potrzeba. Jeszcze tutaj utnę. Tą rurkę miedzianą. No i dobra, tu mamy te trzy kawałki miedzi, o, nawet nakrętki są mosiężne. I następny palniczek, tak samo aluminium, kurki. Aluminium. No i co? Teraz rękojeść. Ach, kurczę, ten jest. Ten jest, kurczę, strasznie. Strasznie. Dociągnięty albo zerdzewiały po prostu. Muszę sobie go na limadełko wsadzić. Tak będzie lepiej. No kurczę, powiem wam, że ciężka sprawa. Może jakiś inny, lepszy śrubokręt. No kurczę, ani tym, ani tym. Tu jest jeszcze szerszy. Ani jedno, ani drugie. No, ta poszła. Ta się odkręca. Zerdzewiałe, no to o, rdzy. Jeszcze raz, o, idzie, odkręca się, albo się nawet urwała. No i dobra, niech będzie urwana. Podważymy. Ojojojojoj. Telefon jeszcze by zrzuciło. No i mamy dwa kawałki aluminium. Tu odkręcimy, żeby było, jak to się mówi, mniejsze. Tu zobaczymy, czy końcówka jeszcze jest miedziana. Też jest miedziana. Też odkręcimy. Co to będzie? 13 klucz? Nie. Będzie 14.
No i jest. Ładny kawałek. Ładny kawałek miedzi. No i trzeba wagę zważymy. Tutaj te stalowe rzeczy pozbieramy magnesikiem. O, tu jest jeszcze nakrętka mosiężna. To jest aluminium. To jest stalowe. Zaraz zważymy, ile tej stali. Dobra. No i waga. Wyzerowane. No i tej miedzi mamy. Miedzi jest. Proszę bardzo. 170 gram. Osiądzu. Tu jeszcze te małe. A tu jeszcze było miedź. No to jeszcze raz musimy zważyć. 2 kg 240 osiądzu. 2 kg 240 to zważymy jeszcze raz. Jedna część mi uciekła. Proszę bardzo. 206 gram miedzi. No i aluminium. Aluminium. Mamy 266 gram. I jeszcze trochę stali. Proszę bardzo. O, tyle stali z tego było. 30 gram. Także tak, taka dzisiejsza rozbióreczka palników mosiężnych. I tyle tego wyszło. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich. Do widzenia i do następnego razu.